bardzo serdecznie wszystkich Państwa, szczególnie piękne panie. Dzień Kobiet jest to okazja do naszego spotkania. Dziś obchodzimy nasz jubileusz. Nasze kabarety robimy dla Was, mili nasi, od 2006 roku. To nasz jubileusz, 15 spotkanie. Wydarzenie, które jest tak bardzo bliskie mojemu sercu. Bardzo lubię te nasze Dni Kobiet, tą dawkę humoru, którą dla Was przygotowaliśmy. Bardzo dziękuję Wam wszystkim za przybycie. I proszę o ciepły odbiór i uśmiech, na którym nam, występującym, bardzo, bardzo zależy. Więc w imieniu swoim i wszystkich panów życzę paniom wszystkiego najlepszego. Viva kobiety! Teraz panowie wręczą paniom kwiaty, także bawcie się miło. Pobijajcie sobie winko. Część artystyczną zaczniemy za chwilę. Witamy wszystkie panie. Witamy wszystkich panów. Witam was. Nasz kabaret. My kobiety marzymy o tym, żeby nas wreszcie przestali utrzymywać mężczyźni. Za nasze ciężko zarobione pieniądze. Do diabła z chłopami. Ojej, ze wszystkimi? Oczywiście oprócz Kazika. I oprócz Krzysia. Ja mam Bzika na punkcie Kazika. A ja mam Chysia na punkcie Krzysia. My jesteśmy samodzielne. Ale to wcale nie znaczy, że jesteśmy przeciwko mężczyznom. Każdy ma prawo do życia. Ale nie każda ma warunki, żeby utrzymywać mężczyznę w domu. Ale nic złego mieć w domu jakieś stworzonko. Ja tu będę broniła mężczyzn, bo ja zawsze ciągnę w stronę słabszych. Bo moi kochani, co to jest mężczyzna? To nic innego jak kobieta inaczej. Bo męska rzecz być kobietą, a kobieta być daleko. Kto na gorącą kobietę dmucha, ten na zimnej się oparzy. A mężczyźni to uważają nas za marny puch. Ja ostatnio byłam w budowlanym, chodzę sobie, szukałam sobie kołków rozporowych, a tutaj jeden koleś mówi do sprzedawcy: panie, ja potrzebuję księżniczki. Sprzedawca się pyta: ale my nie sprzedajemy ludzi. Jakie księżniczki? O co panu chodzi? No ja potrzebuję księżniczki. Ale, panu chodzi może o markizy. A on mówi: no tak, mi chodzi o markizy. I proszę państwa, i o co chodzi? Wpuść faceta do sklepu i zamiast markiz nam przeprowadzi harem. Faceta nie zmieni. Można zmienić faceta, ale to i tak nic nie zmieni. Wy jesteście mocni, silni, słaba płeć. Lecz my mamy coś, co byście by chcieli mieć. To jest twarda wasza siła, wasza pięść i twarda dłoń. My kobiety, choć słabutkie, mamy dla was jedną broń. Seks appeal, to nasza broń kobieca. Seks appeal, to coś, co was pobieca. W tym miejscu szary krzyk, tym nas dobrany w mikro. Andrzej, ile razy cię mówiłam, chodź, przynoszę. O matko, Andrzej, ile ty tego nabrałeś? Ja? Moje tylko krzyżówki. I właśnie przez tą krzyżówki teraz iść nie możesz. Ojej, Andrzej, ale gdzie ty mnie zabrałeś? Przecież tu jest pusta plaża. To niemożliwe, żeby nad polskim morzem była pusta plaża. Albo sinica, bo wiedzieli, że przyjeżdżasz. Żebyś ty taki mądry w łóżku był. Ale skoro, Andrzej, tutaj jest pusta plaża, to może ty to jakoś raczej mądrze wykorzystaj. No jasne. Panie się w łeb, wiesz, panie się w łeb. Ja muszę gdzieś iść teraz. Andrzej, ja nie mogę tutaj tak stać. Ja idę nawdychać się jodu. Chyba jadu. A wiesz co, Andrzej? A z ciebie to jest taki typowy Janusz. Sandały do skarpet? Ostatni krzyk wody. Tak jak na naszym ślubie. Ja patrzę, a on do ślubnego garnituru
sandały ze skarpetami zakłada. No normalnie masakra. O Boże, moje się! Andrzej, no spójrz, co znalazłam, no popatrz. No jednak na polskiej plaży można się ubrać gorzej od ciebie, prawda, Andrzej? Zwracam honor, z dumą podciągaj te skarpety wyżej. Ludzie, to są nie wybuchy, co wy tu robicie, no? Wy stary Moskowy, się są uciekać, ludzie! Normalnie plebiscy. Ja nie wiedziałam, że jesteś głupszy od ciebie. A to patrz, niespodzianka. Ludzie, to jest teraz, musicie uciekać, to są nie wybuchy! Co ty mi tu gadasz? Co ty myślisz, że tym gadaniem przestraszysz mnie i przepędzisz tej pustej plaży? Zwariowałeś? Dobra, idę sobie kofra kupić. Nie wybuchy! Nie wybuchy, nie wybuchy! A może tu są nie wybuchy? A może tu są nie wybuchy? Panie, pana żona, bomby nie wybuchy! Ta Franca wywinęła. Bo się termin ważności kończył. Termin ważności? A te dwa słoiki smalcu to się 2 lata mogły stać. No szczęść, musiałam zjeść ten majonez. Był bardzo suchy. Dobra, czytam dalej. Tatuś, brakuje mi twojej smażonej watropki z cebulka. Aż się slinie na myśl o wątrobce. Patrz, gra na trąbce. Tylko slabo się slini, slabo się slini. To se słoik po majonezie postawi, to se kwiatki podleje. Dalej czytam. No, mamus,
A widzisz? Co widzisz? No co, wyjechał gówniarz do miasta, to od razu mu się słownictwo pozmieniało. W domu ma dzęb, a tam ma mamus. Mamus? Mamus, na śniadanie brakuje mi twoich świeżych bulecek. Jakiś Japończyk z nim mieszka. Hiroshito mi to make ma jest la. Po tych buleckach sadzę baki. Buhaha, buhaha, lol. No, sadzi baki. Cieszą matkę takie dzieci. Ze wsi jest, waży, że tam cokolwiek sadzi. Ty, trzeba mu nawozu wysłać. Czytam dalej. Czas mi płynie wolno jak Zolf. Zolf? Rozumiesz coś z tego? No, Zolf. Jakiś Niemiec. Zolf Koberszlaten. A widzisz? Czyli z Japońcem i z Niemcem założyli sobie zespół i ten nasz gra na trąbce. Tylko po jakim cholerę mu te pineski? Żeby se nuty przyjął. Co u was? O, i to już pisał Niemiec. Dlaczego? Co u was? A co to znaczy was? Co? No, to będę od razu tłumaczyła. A tłumacz. Co u co? Jak z niwa? My. A co ty z hymy? No hym to sklep taki. Ty jednak jesteś ze wsi. Nie kupowałeś nigdy w HM-ie? A co przekupuję? No ubrania. Tylko że ty możesz nie kojarzyć, bo to jest sklep z odzieżą nieużywaną. Ty mi całe życie mówił, że takich nie ma. Oj Grażynka, ludzie jednak dobrze gadają. Że kobietę ze wsi możesz wyrwać, ale wieść z kobiety nigdy. Czytaj dalej. Co jak z niwa? Tatus, nie zapomnij zatankować traktorów. Studia sa cieskie, nie stawiają szostek, co najwyżej kwiatki. Dwoje się i troje, i tak mam same dwoje. Ty, dwoje, czy nie ma kogoś? No, albo nie całego Japońca. Ruska. A gdzie Ruska? No pisał traktorów. A, to czyli Niemiec, Rusek i Japoniec, tak? Tak. Ty, do trzech zawodów. A weźli mi łaskawie przypomnij, jakie ziemie zabrała nam Japonia. Ty se żarty robisz. Wiesz, że on pisze, że wojna idzie i zginie? Jest trzech zabobców, to zginie. Nie zginiem, nie zginiem tam. Pisze jeszcze tak. Może jutro pogadamy na skypę albo chacie. No patrz, już nam zrobili stypę na chacie. Wysłać gniazda do miasta. Baczcie zdrowi i radosni. Dwukropek, gwiazdka, dwukropek, gwiazdka, dwukropek, gwiazdka. I to wszystko jest mniej do trzech. Ty patrz, szyfrę pisze. Ja nic tego nie rozumiem. A ja rozumiem. Czekaj, jestem po polsku. Co? Post scriptum. Kochany tato, czekam na dodatkowy przelew 300 zlotych. Ja nic nie rozumiem. Ja też nic nie rozumiem. Boże, ja nigdy w życiu takie chory nie było. Jak to wlazło, gdzie to wyjdzie teraz, no? Kopię go tam. Jak już obrączkę na palce, to znikąd żadnej pomocy. Dobra. Ktoś pan na werbie? Dobra. Jak te kapcie się obrzyma? Drugiego to chyba z ketonalem już będę ściągał. Dobra, Adam. Tak, chłop chory, koc niewypracowany, pięknie. Dobra, Zeman, kipruj w prawo, bo siedząco umrzesz. Nie wiem, jak się ciężko po śmierci nogi prostuje. Chłopców to niewinne osoby mieszać. A co wy się nie śmiejecie? Żona. Oni mi współczują. Gdzie żona? Ela! Ela! Ela, Ela! Ania, o, jak ty śpiewasz? A co ty tam robisz? A co ja mogę w kuchni robić?
Generalnie sprzątam, gotuję, biorę, prasuję. Nudzę się. W końcu mam chwilę dla siebie, mogę się poświęcić swoim pasjom. O, tak właśnie. Ty się poświęcasz swoim pasjom, a ja tu umieram. Co znowu? Co się stało? Chłopie, no na kuchni nie można się spokojnie podpoczywać. Lubię, bardzo dziękuję. Przerażający ból głowy, normalnie. Zobacz, mam gardło zaczerwienione. Oka. Nic nie widzę. Bo się patrzysz, no. Ja stąd widzę, że jest zaczerwienione. O, idzie. Co? O, idzie. Co idzie? Kaszel. Skąd? Z kapci? Nie no, najpierw mokry, drugi, potem suchy do góry idą. Orami. A, czwórkami na wesel pracę cisną. Weź przestań, to zwykłe przeziębienie, a ty panikujesz. Tak, ja już znam to zwykłe przeziębienie. Mój kolega miał zwykłe przeziębienie we wtorek, a w czwartek już pogrzeb był. Czy? Jego teściowy. Też bym tak chciał. Masz, czytaj wyrok. Szał. 36 i 7. To już karetka nie zdąży dojechać. Jeszcze do wieczora na ciągnie poczekaj. Dopiero 18 minęła. Chodź, żeby ci pachy nie poparzyło. Zrobię ci mleko z siostkiem, to cię postawię na nogi. O nie, tylko nie z siostkiem, bo siostku to zbudzi śmierdzi. Z cebulą ci zrobię. Nie będzie. O, kurwa, doktor Gmin przyjechał. Żeby tu czosnkiem truć. Boże, jak ja się źle czuję. O, jak ja się źle czuję. To jest czuć. Jest czuburą, bo jak ja się źle czuję. Ja się nigdy w życiu tak nie czułem, no. Ja. Ojej. Ela. Ty, Janda. Uważaj, bo Oskara dostaniesz. Ty, te swoje cebulowe mojito. Ej! No i oblałem się, no! Gdzie to spierdol tą szmatą? Wcale nie śmierdząca, tylko na dole kosz wytarłam. A co tu pływa? Iść gluty. A nie rozmieszczane. Ej, zdrowe bakterie. Zdrowe bakterie? Na to się patrzę, nie, na to mi to pić każesz. To jest w ogóle niepijalne. Moja mamusia robiła lepsze. Jeszcze jedno słowo od twojej mamusi? To będzie twój ostatni dzień. Elu, pomóż mi. Wiesz co, ja mam taką jeszcze jedną prośbę przed śmiercią. Taką ostatnią. Pomóż mi, proszę. O, tak, jasne. I ty się żartujesz, a ja tu konam, tak? No zobacz, jak się wykona. Ja przy 40 stopni, na której się pieranki mieszałem. Pójdę ci rosołku zrobię. Nie. Tylko nie rosół. Ja nienawidzę rosołu, no. Zwariowałeś? Wodę z tłuszczy mam jeść? Jeszcze trzy dni jem. Jeszcze dwa dni pojem jajko zniosę. To pomidorowe. Na rosole? Ja już nie wiem, czy mam przelecić. Rosół nie, pomidorowa nie. Czosnek nie, cebula nie. No chłopie. Ja przewidziałem tą twoją empatię. Dlatego zadzwoniłem do mamusi. Cieszy się do nas, cieszy się? Aż mi obulata się spędziła. Świetna wiadomość. Ty chory, twoja matka w domu. No dwie tragedie jednego dnia. Aż mi się jajeczkowanie z okresem połączyło. Taką, tak mi przykro o tym mówić, bo dostałem prośbę przed śmiercią. Tak mi się koszyk w nogach zawinął. Do góry. Jak? Do góry. Ale jak? Przeciwieństwo do dołu. Oj chłopie, jak ty sobie po śmierci beze mnie poradzi na tym cmentarzu? Jeszcze tak paznokcie poobcinała, żeby do trumny, do tych mokasynów weszły. Wejdą ci, wejdą. Będziesz miał kremację. O tak, kochani, po kremu jeszcze. Już ja cię tak wykremuję,
że ty w tej urnie to będziesz się ślizgał. Takiego bolida ci wyszykuję, że cię nikt na tym cmentarzu nie dogoni. Zostaniesz kubicą cmentarza. Zobaczmy. O! Mamusia biegnie po schodach. Słyszę. Irma nadciąga. Mamusia nie puka, mamusia wchodzi od razu. Jak w deszcze pójdzie teściowa. Matko jedyna, Damian. Przecież ty jesteś cały rozpalony. Ja ciebie nie poznałam. Ty jesteś cały siny. Siny jest, bo go skarpetka ciśnie. Jaką skarpetki go ciśnie? Jaką w ogóle tych skarpet nie zbiera? One rosną razem z nim. To chyba od komunizmu. Ty jakiś taki wymarznięty jesteś. Mamusia zaraz ci rosołku zrobi. Damian jest panem rosołu. Jest, jakie dawno rosołu nie jadłem. Czekaj ty, żwiro. Tylko matka pójdzie, bo jest trociny w piętra. Ela, przestań. Ja ci to mówię. Mój Damian jeszcze kiedyś cię zostawi. Dlaczego? Już to widzę. No przecież są mężczyźni, co zmieniają kobiety jak skarpetki. No to i mama postraszyła. Czuję rozum z naciskiem na czole. Jezu, Damian, jak ty przy niej wychudłeś. Mój misiu, pisiu, misiu. Oddała mi niedźwiedzia, ta zrobiła mi śledzia. Na pan się zgadza. Nie bój się, Ela, 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 posłuchaj mnie, Ela. Ty mnie dobrze znasz, ty dobrze wiesz, że ja nie lubię się wtrącać, ale jako dwie koleżanki najlepsze zapytam ciebie wprost, jak tam te wasze sprawy łóżkowe? Ale o co mama pyta? No jak o co? O seks? A to trzeba by u źródełka zapytać. Ostatnio tak rzadko wybija. Damian, mama pyta o seks. O co? No i tu w zasadzie można by kończyć temat. O seks, wiesz co to jest seks? A wiem, ja do Fosowowca chodziłem. A nie, na SKS. Została mama słyszy, co ja mogę? Słuchaj, Ela, jeżeli Damian nie chce, musisz go na nowo uwieść, rozkochaj go w sobie. Tylko pamiętaj, dziewczyno, w razie wpuścisz go do swoich ogrodów, patrz, żeby za szybko jabłek nie wyżarł. Słyszałaś, Ela? Słyszałam. Tylko jak ten ogród będziesz tak rzadko odwiedzał, to ci się inne robale do tych jabłek dobiorą. Na opiskim roku wystarczy. Jak się na wiosnę pobiałkujesz nogi do kolan, to cię żadną szkica nie weźmiesz. Nie będziemy nie wzięła ty, śpij o ty. Przestańcie się kłócić! Patrz, Ela, jaka ja jestem zaganiana! Dzisiaj mam pogrzeb, jutro wesele. Czyje? No koleżanka, co dzisiaj... Pogrzeb ma męża, jutro bierze ślub cywilny. Ja drugną jestem. No to niech mama pieniądz łapie. Kiedy? Dzisiaj czy jutro? Jak najprędzej. Zobacz, chłopie, zobacz na siebie, jak ty wyglądasz. Żadnego pożytku z ciebie nie ma. Ani w pracy, ani w domu, ani w łóżku. No nic. A co z naszym seksem nie tak? Co z naszym seksem jest nie tak? Ja ci powiem, co jest naszym seksem nie tak. Ja się przy tobie czuję jak taki samotny, wygasający piec. Przecież do niego nikt dawno węgla nie dorzucił. Uchyl sobie wolne drzwiczki, to cuk złapę. To jest na twoją? Nie, to jest Wiktorii. Halo? Tak, już ci go. A nie, nie może teraz podejść, jest umierający. Tak, zasadzi to już końcóweczko. No. Za chwilę będzie młodłanka. No miałeś. 36,7. Nie do zbicia. Dobra, przekażę. Kto dzwonił? Stachu. A co chciał? Zdzichu kupi nowy samochód, będę oblewać. A kuźwa, idę muszę chorować. I czemu nie ćwiczysz? Co było mówione? Co ci lekarz powiedział?
powiedział? Nie będziesz ćwiczył, to zawału dostaniesz przez ten zły cholesterol. No nie siedź, chcesz zawału na siedząco dostać? Ja się może położę, będę miał zawału dostać. Nie płacz się, ćwicz. Nie ćwiczę, bo muszę mentalnie się przygotować. Ty się do wszystkiego tylko mentalnie przygotowujesz. Mnisi ćwiczą, i buddyjscy, i co tylko mentalnie. Jaką kondycję mają? Mnisi? Cię za siebie nie weźmiesz, to ja ci tu taki klasztor zrobię, że ten mnich, to przy tobie będzie rozpustnikiem. Ja ćwiczę z Ewą. A fajna ta Ewa? Jak ćwiczy, to fajnie wygląda. Przyprowadź mi do nas. Stefan, ja na wideo ćwiczę. Płytę mam. A właśnie, że też ja nie wpadłam na ten pomysł. Ja ci tutaj włączę, a ty z nią sobie ćwicz. I pamiętaj, mam cię na oku. Witam was, kochani, w moim kolejnym programie Ćwicz z Ewą. Cześć! Dzisiejszy zestaw ćwiczeń wyzwolił sobie hormony szczęścia i pozwoli na efektywną walkę z złym cholesterolem. Zaczynam. W ostatnim programie prosiłam, abyś dziś ciężarek. Stefan, ciężarek chcesz? Jakiś mam! Dobry jest? Sam raz na raz! Ciężarek powinien być niewielki i pewnie leżeć w dłoni. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym ogłosił. Wykonując ćwiczenia z ciężarkiem, pamiętaj, aby zachować szczególną ostrożność. Stefan, ty ćwiczysz? Ćwiczę, ale ostrożnie. Na rozgrzewkę umierzamy ciężarek do ręki i balansując nim przenosimy ciężar ciała z jednej strony na drugą. Odkładamy na chwilę ciężarek i robimy ćwiczenia rozciągawcze, aby uniknąć zakwasu. Spróbuj połączyć dłonie z tyłu, tak jak ja. Brawo! Nim się mocno spocimy, uspełnijmy bilans płynów w organizmie. Mądra kobieta! Prawda, Stefan? Mówiłam ci! Mam nadzieję, że masz przygotowany napój. Otwórz go! Stefan, co to za dźwięk? Zapłem! Ty nie zap, tylko ćwicz! Ja tu wszystko słyszę! Poszamij trochę! Nie szaleję, bo się rozleję! Zaczynamy! Ćwiczymy mięśnie karku. Odchylamy głowę głęboko do tyłu i powrót. Do tyłu i powrót. I uwaga, jeszcze raz. Głęboko do tyłu i wytrzymaj. Wytrzymaj i powrót. Kurwa, upadłeś się przed tym, no. Stefan, ty nie przesadzisz tą mineralną. Ja nigdy z mineralem nie przesadzam. Pamiętaj, twoje ciało potrafi więcej niż mówi ci twój umysł. Nie słuchaj jej, Stefan. Pamiętaj o oddychaniu. Wdech, wydech, wdech, wydech. A teraz skłony w przód. Stajemy w lekkim i pełny skłon w przód. I jeszcze raz. Pełny skłon w przód. Stefan, czy ty te skłony robisz pełne? Jasne, pełne. Przechodzimy do ćwiczeń rąk. Wyciągamy jedną rękę przed siebie, a drugą za siebie. Zmieniamy ręce. Zmieniamy ręce. Stefan, jak tam? Co tam? Jak ci idzie? Jak ciebie nie ma, to mi wszystko wychodzi. Zmieniamy ręce. A co tu tak mokro? Zły cholesterol. A co tak dziwnie pachnie? No bo się spociły. No ćwicz, ćwicz. Zmieniamy ręce. Lewa w przód, prawa do tyłu. Prawa w przód, lewa do tyłu. I uwaga, wyciągamy obie ręce przed siebie i trzymamy. Obie, Stefan, obie! Wytrzymaj! 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 Na chwilę przerwy, bo czuję, że się spociłem. Stefan, ćwicz, ćwicz! Pamiętaj, twoje ciało potrafi więcej niż mówi ci twój umysł. Moje ciało mi mówi, że mam stałe spodnie do prania. Ewa, czy mogłeś pod płytą iść do Zetka? On ma też zły cholesterol, i się już kończy. Razem będziemy raz iść ćwiczyć. Nigdzie nie pójdziesz, póki nie skończysz. Już prawie skończyłem. Na tym kończymy dzisiejszą serię ćwiczeń. Dałaś radę, jestem z ciebie dumny. Dałam radę. Pamiętaj, regularne ćwiczenia i dobra kondycja przekładają się bezpośrednio na twoje zdrowie. Twoje zdrowie. I jak tam, Stefan? Jak wrażenia? No fajnie. Tylko nie masz takiej płyty na 6 ciężarków, bo to jest taka moja, dla mnie optymalna liczba. Nie, mam na 2.
Szkoda, no w sumie to jest płyta dla kobiet, tak? Także będę ćwiczył, zawsze to pół godziny w samotności dla siebie. Stefan, nawet nie zauważysz, jak ci się sylwetka zmieni. To ci mogę obiecać. Chcę opowiedzieć o kwiatach. Nam, kobietom, wydaje się, że panowie zbyt rzadko dają nam kwiaty, tak spontanicznie, bez okazji. No ile taka różyczka kosztuje? 5 zł? 6. 6 zł. To już nie wydasz na swoją dziewczynę, żonę, tak? 2 piwa. Dobra, niech ta różyczka kosztuje 4 zł. 4 zł może kosztować różyczka? 4 zł to też 2 piwa, tylko że w Lidlu. Okej, niech ta różyczka w ogóle nie kosztuje. Nieważne ile kosztuje. Liczy się intencja. Kiedy mi facet przynosi kwiatki, dla mnie nie ma znaczenia to, że on biegnie z tymi kwiatami do nas i pada pod nogami. Tylko my, kobiety, muszę przyznać, w trakcie przyjmowania kwiatów robimy całą masę błędów. I zobaczmy, jak najczęściej robimy błąd. Scenka pierwsza. Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Renato, chciałem cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Nie myślisz, że to, że ty mi za tym nie wybaczę? Tak po prostu, bez niczego? Może mam jeszcze klęknąć? Myślisz, że o sobie trzeba porozmawiać? Weź idź mi się! Nieładne zachowanie, nieładne. Ale oczywiście, że Renata miała rację, to jest naturalne. Przecież najpierw trzeba porozmawiać, a potem kwiaty. Oczywiście, że kobieta zawsze ma rację, ale on coś czuje. Pamiętajmy, że on coś czuje. Przecież ten facet to nie jest jakaś zwierzyna, on ma uczucia. I pamiętajmy, że on może teraz zrobił traumę, a facet traumę łapie jak grypę. I pamiętajmy, dziewczyny, musimy wytrzymać do końca. Scenka druga. Piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z kwiatami. Zaraz wyjdzie. Renato, chciałem cię przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Jakie śliczne kwiaty. Naprawdę są śliczne. Szkoda tylko, że zachowujesz się jak gnój, a potem przychodzisz z kwiatami. Nie lepiej najpierw dać kwiaty, bo co? Bo mnie lubisz? Bo ci się podoba? I co, ja mam się z tego teraz cieszyć? A nie, przecież zachowujesz się jak gnój i co? Weź! I nie wytrzymałam, ale ja wiem dlaczego. Wiecie, na czym to polega? Chcemy się zemścić za te wszystkie kwiaty, które do tej pory nam nie przyniósł. To błąd, wytrzymajmy do końca. Musimy sobie na to zapracować. Scenka trzecia, idealna. Jak reagować na kwiatki? Był piękny, słoneczny poranek, kiedy Wacław przyszedł z niewieście. Renato, chciałem się przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Kwiaty? Nie! Jesteś sobą! Boże! Słuchajcie, i to działa. On będzie teraz miał dobre wspomnienia, on będzie to powtarzać, bo to tak jak się psu rzuci patyk, to pies leci. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, w Sołeckiej mamy 600 osób. To jest taka garstka ludzi, która chce się udzielać, którzy chcą przyjeżdżać. Są ludzie z Kośna, jest Kasia Marta z Kośna. Kasia mieszkała w Pakości, ale naprawdę Bogdan jest z Kośna. Także mamy garstkę ludzi. My naprawdę zapraszalibyśmy do siebie, bo im więcej nas, w grupie można zrobić więcej. Zobaczcie, ile się trzeba nauczyć tekstów, żeby spamiętać, ile skeczy. To jest niewyobrażalne, to jest po prostu nie do przebrnięcia. Ale mimo wszystko. Kto jak nie my. Tak, kto jak nie my. Ale mimo wszystko, ja bardzo serdecznie dziękuję Justowi, Bogdanowi, Tomkowi, Eli, Ani, Luzi, Ani Baczyńskiej, Kasi, Marcie, Klaudii. Dziękuję bardzo. Są ty sami! Oni ją się nauczy! Dziękuję bardzo Remikowi. Dziękuję mojej
nadzieję, że mojej synowej. Pisała mi wszystkie teksty. Mam za wasz udział drobne upominki. Ja dziękuję bardzo panu Tomkowi. Nigdy panu nie dziękowałam, teraz bardzo, z całego serca dziękuję, że pan przyjeżdża, Krawiec nam uciekł, ale też mu dziękuję. Bardzo, bardzo. No i co, nie wiem, już żeśmy tutaj tak uzgodnili, że to ostatni rok naszych kabaretów, bo no niestety nie dajemy rady. Chyba, że mamy tu chętne, Sandra, młode dziewczyny, może coś się wykluje. Mam... Nie ma sprawy. Mam nadzieję, że może... Koordynatorka będzie potrzebna. Damy radę. Także dziękuję jeszcze raz. Wszyscy... Oczywiście wszyscy zostańmy. Bawmy się. A ja w imieniu wszystkich aktorów, biorących dzisiaj udział w tym Dniu Kobiet, co przygotowaliśmy, chcę podziękować Milce i Sylwkowi za przygotowanie nas, za scenariusz, za reżyserię i za wszystko. Dziękujemy i mamy upominek.